Wydarzenie, które tak naprawdę z każdego wydarzenia na kolejne przybiera nową nazwę, bo od gnieźnieńskiej wyprzedaży garażowej przez chociażby gnieźnieńską sąsiedzką garażówkę je realizujemy, ale to nie o nazwę samą chodzi, ale tak naprawdę o ideę. A w idei zależy nam na tym, żeby zachęcić wszystkich, którzy mają w swoich garażach, w swoich piwnicach przedmioty, których już nie używają, a które mogą przydać się komuś innemu, żeby właśnie przybyć tutaj na gnieźnieńską wyprzedaż garażową i żeby z takimi przedmiotami się wystawić, a jest ich mnóstwo, w zasadzie nawet trudno powiedzieć, czego nie ma, bo od książek, od odzieży, od rzeczy takiego codziennego użytku, przez drobne rzeczy AGD, po rzeczy, którymi ktoś tak naprawdę się trudnił i mógł je zbierać, bo rzeczy z ogromną historią, zarówno jakieś stare lampy, przedmioty takiego użytku sprzed naprawdę wielu lat, można również tutaj znaleźć dla koneserów. O to słowo właśnie mi chodziło, dla koneserów również te przedmioty można tutaj poszukać. Bardzo cieszymy się tak naprawdę z tego, że z tymi mieszkańcami, z tymi, którzy tutaj przybywają, udaje nam się bardzo dobrze współpracować, że reagują na wszelkie nasze potrzeby takie regulaminowe, w których miejscach parkować, w których nie, więc w takiej naprawdę przyjemnej atmosferze mamy nadzieję, że całe to wydarzenie dzisiaj będzie się odbywać i do samego końca, do godziny 14 będziemy tutaj gościć. Następne, bo już mieszkańcy o to pytają, zupełnie roboczo myślimy o listopadzie. Jeśli chodzi o lokalizację, pewnie będziemy myśleli już o miejscu zadaszonym, zamkniętym ze względu na warunki atmosferyczne. Chyba że pogoda będzie pozwalała na to, żeby zrobić to na zewnątrz, ale obawiam się, że to może być kłopotliwe. Jaka dokładna data, tego jeszcze nie wiem. Będziemy oczywiście o tym informować poprzez media społecznościowe Królewskie Gniezno oraz na stronie gniezno.eu.